jak mi i mojemu przymierzu poszło w pierwszych walkach w naszym pierwszym KVK, o tym dowiecie się w tym odcinku. Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Jak wiecie albo nie wiecie, moje królestwo, mój serwer wkroczył w sezon sporów. Sezon, w którym nie ma miękkiej gry i miękko nie było również u nas. Między innymi dlatego też była ta przerwa na kanale, bo wolny czas poświęciłem na pomoc przymierzu. W strefie drugiej przyszło nam walczyć z siłą z Azji, czyli Seal. Niech was nie zmyli liczba 228, bo może to zmylić naprawdę wiele osób. Na tym KVK nie ustępują nikomu, a można powiedzieć, że przewyższyli wszystkich w walce w strefie drugiej. Ale co ma na to wpływ, opowiem o tym w dalszej części. Może najpierw spójrzmy na pulę serwerów. 228 wyróżnia się na pewno wśród reszty uczestników. Są tutaj najmłodszym serwerem, podobno grają około 300 dni. Dlatego też wyróżniają się aktywnością, bo nie ma co ukrywać, na tych świeższych serwerach ta aktywność jest dużo, dużo większa. I to jest ich główny atut. Chociaż nie wiem, czy największym atutem jest ta dwójka graczy. Wszyscy bohaterowie poprzebudzani, wymaksowane artefakty i nieskończona ilość surowców do leczenia wojska. Jeden miał 180 milionów mocy, drugi tej mocy miał 160 milionów. Jeśli przyjmiemy, że badania, budynki i inne duperele to z 45 milionów mocy, możecie mnie poprawić, jeśli coś przekręciłem, daję im to do dyspozycji we dwójkę 25 milionów jednostek T5 na start walk. Nie licząc pewnie z 12-15 milionów, które mogą podleczyć każdego dnia. A to daje kolejne 25-30 milionów jednostek T5 na dzień. Jest również trzeci gracz z Seal, który poprzedniej dwójce w niczym nie ustępuje. I tylko on nie miał włączonego kontrwywiadu, więc na jego podstawie postaram się mniej więcej przybliżyć, ile jednostek mogą wyleczyć. Prawdopodobnie tamta dwójka ma ich dużo, dużo więcej, ale przyjmijmy na potrzeby tego filmu, że mają mniej więcej tyle samo surowców i że mają również proporcjonalnie dużo do reszty surowców. Jeśli wszystkiego mają mniej więcej tyle samo i wszystko otworzyli, co też nie jest pewne, to kamienia takiemu graczowi wystarczy na uleczenie 12 milionów jednostek T5, ale pytanie właśnie, czy wszystko pootwierali. 12 milionów T5 razy 3 daje nam to 36 milionów jednostek T5, które mogą uleczyć. Więc łatwo na pewno tutaj nie będzie. Element staminy pominę, bo jest jej tyle, że gdy po 26-27 wyjściach głównymi bohaterami ta stamina się skończy na tych głównych bohaterach, wtedy wchodzą na pole ich zastępcy, ich drugie legiony, również z pełnymi, pewnie około 240-250 punktów staminy. Do jednego full wyjścia na 5 legionów potrzeba 10 bohaterów. W grze użytecznych bohaterów do walki jest około 30. Także ogólnie powiedziałbym, że stamina praktycznie się nie kończy. Chyba że u low spenderów na ich głównych bohaterach. Wtedy tak, wtedy stamina może mieć jakieś znaczenie. A wracając do nas, do VP22, my mamy łącznie, i uwaga, to są dane z dupy, ale powiedziałbym, że mamy około 25-30 milionów jednostek T5 w przymierzu. Wiadomo, że coś tam niektórzy podleczą, ale no nie na taką skalę jak ta dwójka. Zresztą widać po zasługach, jak to wygląda. Teoretycznie widzę szansę na ugranie czegoś w tym KVK, bo w jednym momencie powinniśmy mieć więcej T5 na polu, przez co nasza siła uderzenia powinna być większa. Ale wiadomo, tutaj jest mnóstwo czynników, mamy różne strefy czasowe, różne prace, ciężko wszystkich zebrać w jednym momencie, a niestety aktywność tej dwójki to z 18-19 godzin na dobę i naprawdę z tym nie przesadzam. Być może w grę wchodzi jakieś pilotowanie, tego również nie wiem. Wiem natomiast, że kiedy nie wszedłem do gry, to oni byli aktywni. U nas ludzie śpią, pracują, czas dla siebie, czas dla rodziny, dla znajomych, więc naprawdę ta dwójka sprawia ogromne problemy, a w zasadzie to trójka. Ja też nie brałem udziału w tych pierwszych walkach, bo miałem remont. No wiadomo, fajnie jak każdy znajdzie czas, chociaż chwilę powalczyć. Mamy swój uptime, ale to nie trwa wieczność, a Azjaci to Azjaci. Poza tym mam wrażenie, że Seal to jakiś
całkiem spoko udany projekt, bo nawet te konta po 30-40 milionów mają większość bohaterów, którymi walczą po przebudzanych. Pierwsze prawdziwe walki trwały między nami około 10 godzin nieprzerwanej walki, naprawdę bardzo długo, ale po pierwszym dniu nasze szpitale się odezwały. I tutaj w grę wchodzą kolejne czynniki, które są bardzo ważne. Po pierwsze, wielu graczy z Seal ma mnóstwo farm, a przynajmniej kilka. No i po drugie, raczej stawiałbym, że wcześniej jakoś twardo nie walczyli, bo większość z nich, a w zasadzie wszyscy ci, którzy nie mają powyżej 60 milionów mocy, ich zabite jednostki są dosyć niskie. Więc raczej można stwierdzić, że za dużo wcześniej nie walczyli. A co za tym idzie, skoro nie walczyli, to te surowce praktycznie cały czas się im odkładały. Aż do teraz. Za nami jest kilka ciężkich sezonów, zawsze walczyliśmy z silniejszymi od nas, więc te surowce u nas cały czas schodziły na bieżąco. Większość z nas ma tyle surowców, ile zdołała uzbierać w Królestwie między sezonami, teraz między KVK. Ostatni sezon i walki przeciwko LMLB i KPT również nas wyczyściły z surowców. Z tego co kojarzę, to RR również coś tam walczyło, więc tych surowców może nie mają aż tyle odłożonych. A o samym GD ciężko mi coś powiedzieć, miejmy nadzieję, że pozytywnie zaskoczą, bo niby nie walczyli aż tyle w ostatnim sezonie, więc może mają coś w zanadrzu. Warto nadmienić, że GD jest naszym sojusznikiem, a Seal brata się z RR. Co umówmy się, nie ułatwia nam wygrania tego KVK. Ogólnie to mi walczy się stosunkowo łatwo, ale walka przeciwko takim wielorybom nie jest łatwa. Jest dosyć kosztowna w surowcach. Poza tym, na nasze nieszczęście zabrali zasięg łucznikom, bo może niewielu z was wie, ale nasze przymierze składa się, pewnie nie przesadza, ale składa się z 90% mainów strzelców. Tutaj również troszkę straciliśmy. No ale skoro mi walczy się dosyć łatwo, to pomyślcie, jak walczy się mocnym graczom w niższym seedzie. Nie ma co ukrywać, jest to raj na ziemi dla pojedynczych wielorybów. O zwycięstwo w KVK może być ciężko, ale na pewno nie jest niemożliwe. Na pewno dużo zależy od GD, czy ich performance się poprawi, oraz dużo zależy od naszych graczy, którzy przespali strefę drugą. Tutaj nie chodzi nawet o zwycięstwo, ale o pokazanie pazura, a to na pewno jesteśmy w stanie zrobić. Bo tak jak mówiłem, Seal jest mega przygotowane do tego KVK, mają dużo odłożonych surowców, które tylko czekają na leczenie. Popatrzyłem również, jak walczy druga strona i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że strefę drugą Seal wygrałoby z każdym z tego KVK, kogo by dostali jako wroga. Ale na pocieszenie muszę powiedzieć, że my jako VP pokazaliśmy się tutaj jako drugie przymierze, które najlepiej walczyło, przynajmniej jeśli chodzi o strefy drugie. Zobaczymy, co przyniesie dalsza część KVK, bo na pewno powiedziałbym, że nie jest zamknięte. Mimo całkiem dobrego pokazania się w strefie drugiej, moment wycofania się z niej zabolał nawet mnie. Troszkę smutno mi się zrobiło, gdy zaczęliśmy się wycofywać, ale po przespaniu nocy, kolejny dzień to już były zaciśnięte pięści, gotowe do walki. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy, chociażby jak aktywność tych dwóch, trzech wielorybów. To trzeba po prostu zaakceptować, a poza tym to było kilka fajnych, dywersyjnych akcji z zaskoczenia, z użyciem teleportów. Troszkę bicia się, troszkę natłuczenia zasług. Akurat takie rzeczy bardzo lubię, to jest u nas bardzo częste. Mi te morale już się podniosły, mam nadzieję, że każdemu od nas te morale się już podniosły. Nie ma co się smucić, porażki to też część gry. A umówmy się, na każdym KVK będą wygrani oraz przegrani, jest to po prostu część gry. Jak widzicie, nawet takie przymierza jak BXS mają ogromne problemy, więc naprawdę nie ma co się smucić, trzeba po prostu podnieść głowę do góry. A jak wiadomo z historii, nie każde przymierze przetrwało porażkę. Na każdym KVK będą przegrani. Zobaczymy, czy będą jakieś dramy, bo na to również liczę. Jakieś dramki po KVK, jakieś kłótnie o smoka. To na pewno jest ciekawy element gry. Myślę, że naszym największym plusem powiedziałbym, że jest lojalność. Myślę, że jesteśmy jednym z bardziej lojalnych przymierzy w tej grze. Jesteśmy ze sobą praktycznie niezmiennie od półtora roku. A kolejny plus naszego przymierza jest taki, że my walczymy praktycznie zawsze, nie mamy nudy. Nie mieliśmy jakiegoś śpiącego KVK, śpiącego sezonu. A jak doskonale wiemy, niektóre przymierza na walki mogą sobie jedynie popatrzeć
z daleka albo na innych królestwach. Grunt to nie dać sobie wkręcić jakichś głupot, co ktoś do nas pisze, bo to częsta taktyka stosowana przez wielu, ale mam wrażenie, że nie każdy sobie z tego zdaje sprawę i niestety niektóre osoby przejmują się bzdurami klaunów. Tak naprawdę najważniejsze to dać z siebie wszystko tyle, ile można. Myślę, że najlepszym przykładem tego jest ta dziewczyna, That Girl. Pomimo swojej mocy zdołała nabić 250 tysięcy zasług, co uważam za bardzo dobry wynik jak na taką moc i na takich przeciwników, na jakich walczymy. Udowodniła, że tak naprawdę każdy może wbić te 200-300 tysięcy zasług. A skoro That Girl tyle wbiła, to myślę, że każdy mógłby wbić te 200-300 tysięcy zasług w ciągu tych pierwszych walk. A wiadomo, im nas więcej, tym łatwiej się walczy każdemu. Dlatego ja już zbieram surowce na kolejne strefy. W plecaku również mam troszkę podkładane, nic jeszcze nie ruszałem. I nieważne, kto stanie nam naprzeciw, staniemy do walki.